Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam szerokopasmowy, satelitarny dostęp do internetu. Aby zamówić szerokopasmowy, satelitarny dostęp do internetu, należy wejść na stronę viasatinternet.pl i teraz na tej stronie internetowej w prawym górnym rogu mamy po pierwsze numery telefonów dla nowych klientów i dla już obecnych klientów. Mamy również informacje o cenach, czym jest internet satelitarny i oczywiście znowu dane kontaktowe. Wejdźmy w takim razie na ceny i do dyspozycji klientów mamy 3 pakiety. Każdy może wybrać taki pakiet według swojego uznania, swojego zapotrzebowania. I teraz zobaczcie, mamy pierwszy pakiet SAT 5, to jest do 5 megabitów na sekundę, SAT 25 to jest do 25 megabitów na sekundę i SAT 50 to jest transfer do 50 megabitów na sekundę. Oczywiście te dwa wyższe pakiety mają router Wi-Fi, czyli możemy podłączyć za pomocą switcha, kabla ethernetowego komputery, ale również bezprzewodowo za pośrednictwem technologii Wi-Fi. Ten tańszy pakiet ma tylko modem. I teraz rozdystrybuowanie dalej tego sygnału internetowego na pozostałe komputery leży już w naszej gestii. Czy podłączymy sobie do tego modemu bezpośrednio komputer, czy za pośrednictwem routera będziemy dalej rozpropagowywać internet na przykład w swoim domu, czy hotelu, czy pensjonacie, wszędzie tam, gdzie potrzebujemy tej usługi. Oczywiście możemy od razu zamówić. Tutaj macie podane ceny za każdy pakiet. No i ważne są te punkty 1, 2, 3. Te punkty są tutaj wyjaśnione. Umowa jest tylko na 24 miesiące, nie ma krótszych umów. Warto zapoznać się jeszcze z tymi dodatkowymi informacjami, o których wcześniej wspomniałem. Zwróćcie tylko uwagę na ceny. Pierwszy rok jest podany tutaj u góry. Ta kwota zwiększa się po 12 miesiącach w każdym pakiecie. Z tym musicie się liczyć. I dodatkowo mamy jeszcze jedną informację dla planów taryfowych SAT 5, 25 i 50 po wykorzystaniu odpowiednio 15, 50 i 100 GB danych możemy kolejkować dane za innymi klientami podczas przepełnienia ruchu na łączach. Czyli jeżeli przekroczycie dany transfer, może się okazać, że w jakiś sposób nieznaczny prędkość internetu Wam spadnie. Może być odczuwalna. Zobaczmy teraz tą zakładkę, czym jest internet przez satelitę. I tutaj macie krótkie informacje, jak wygląda połączenie internetowe, satelitarne oczywiście, gdzie można zastosować tego typu rozwiązania. I znowu numer telefonu do firmy w celu zamówienia usługi. W skład zestawu wchodzi. Zacznę od najmniejszej rzeczy, czyli tłumik. Ten tłumik podłączamy z jednej strony do anteny, do kabla antenowego. Z drugiej strony jest wejście do naszego modemu. Jest dołączony kabel ethernetowy. Kabel zasilający, standardowy, taki sam jak do peceta, zasilacz i tutaj warto zwrócić uwagę, że jest to zasilacz o napięciu 30 V i prądzie 2,7 A. Dlaczego tak duże napięcie jest? Ponieważ ten zasilacz zasila nie tylko modem, ale również urządzenie nadawczo-odbiorcze. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi jeszcze modem. Modem o bardzo eleganckim designie, zobaczcie. Na bokach tutaj jest taka kratka, dzięki której wchodzi powietrze, jest swobodny przelot powietrza. W ten sposób urządzenie jest chłodzone. Tak samo tutaj na bokach są specjalne otwory, aby to powietrze mogło swobodnie przechodzić. Nie ma dodatkowych wiatraków, dlatego taka dodatkowa informacja, ważne, aby montaż tego
modemu był odpowiedni. W instrukcji obsługi jest to pokazane, nie może być zestawiane książkami, czy nie może się również znajdować przy jakimś dodatkowym źródle ciepła. Zobaczmy sobie, z czego składa się ten modem. Przede wszystkim z tyłu ma wejście antenowe, wejście zasilające, oczywiście wejście na zasilacz, przycisk reset, czteroportowy switch, wejście telefoniczne, port USB, jest to port serwisowy, przycisk WPS, no i na naklejce mamy niezbędne informacje podane odnośnie SSID i hasła do sieci bezprzewodowej, do Wi-Fi. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi urządzenie nadawczo-odbiorcze, które montujemy już do czaszy anteny. Jak sami widzicie, usługa szerokopasmowego satelitarnego dostępu do internetu jest dostępna nie tylko dla firm, jakichś wielkich korporacji, ale również dla prywatnych osób. Dla kogo tak naprawdę kierowana jest usługa? Komu się przyda i kto może z niej skorzystać? Przede wszystkim osoby, które nie mają dostępu do internetu za pośrednictwem kabla, czy to sieci osiedlowych, czy ADSL-a. Tak samo mają problem z połączeniem LTE. I tutaj w przypadku połączenia kablowego trzeba uważać, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, jeżeli mówimy o sieciach osiedlowych, to zazwyczaj utrzymują, czy nawet kablowych, to zazwyczaj utrzymują one wysokie parametry połączenia. Ale już w przypadku usługi ADSL, która jest bardzo uzależniona od długości linii, od centrali do abonenta, do tego gniazdka abonenta, jakości poprowadzonych przewodów, no i po drodze różnego rodzaju punktów styku, jakichś szafek krosowniczych, od tego wszystkiego zależna jest jakość świadczonej usługi, prędkość tej usługi, no i stabilność tej usługi. W przypadku usługi LTE jest dokładnie tak samo. Jest mnóstwo czynników wpływających na jakość świadczonej usługi oraz prędkość świadczonej usługi, stabilność tego połączenia. Przede wszystkim to, ile jest użytkowników podłączonych do stacji BTS. Drugie, jak daleko od naszego urządzenia ta stacja się znajduje. Trzecie, czy po drodze między naszym urządzeniem a stacją nadawczą jest jakiś las, drzewa, budynki, może zakłady produkcyjne. Może okazać się taka sytuacja, może mieć miejsce, że kupując usługę LTE na początku będzie działała rewelacyjnie, ale z biegiem czasu ta jakość świadczonej usługi będzie znacznie niższa niż oczekujemy. Wszędzie tam sprawdzi się szerokopasmowy satelitarny dostęp do internetu, ponieważ jest on pozbawiony tych właśnie wszystkich czynników. Po pierwsze, nie ma kabla. Jest to połączenie radiowe. Po drugie, nie przeszkadza mu las czy inne zabudowania, chyba że faktycznie zasłaniają tą czaszę anteny, tą drogę, ten tor do satelity. Zazwyczaj jest jednak tak, że możemy taką antenę zamontować na jakimś maszcie, wysięgniku, na dachu, gdziekolwiek, aby uzyskać tylko dostęp do tego skrawka nieba, satelita się znajduje. Na ten moment dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!